Cześć kochani, z tej strony Szejk Waniliowy. Zapraszam Was dzisiaj na film o swędzeniu skóry głowy przy noszeniu fryzur alternatywnych. Wiem, że swędzenie z głowy spędza sens powiek niejednej lub niejednemu posiadaczowi fryzur alternatywnych, warkoczyków, bokserskich, afroloków, dreadokudrów, nawet dreadloków. To swędzenie po prostu dla pewnej części osób jest normalnym zjawiskiem. Nawet stwierdziłabym, że u większości osób, które sobie coś zaplatają na głowie, to swędzenie w pierwsze dni po prostu się pojawia i naprawdę potrafi być męczące. Dlaczego to swędzenie powstaje? Skąd ono się bierze? Dlaczego w ogóle ta głowa nas swędzi? Otóż, moi drodzy, swędzi nas głowa dlatego, że włosy są w nienaturalnej dla nich pozycji. Na co dzień zazwyczaj nosimy włosy, większość z nas nosi włosy rozpuszczone, nie związujemy ich mocno, nie naciągamy, nasze włosy sobie swobodnie opadają. Natomiast przy zaplataniu włosów, te włosy są w dziwnej i nienaturalnej dla nich pozycji. One nie są ułożone tak, jak są ułożone przez większość roku, czasu w Waszym życiu. Dlatego to swędzenie się pojawia. Drugi aspekt to to, że troszeczkę mieszki są naciągnięte, czyli te ujścia włosów, one są ponaciągane. Fryzury zawsze są robione dosyć ciasno po to, żebyście mogli się nimi długo cieszyć, żeby nic Wam nie spadło, żeby nie sunęło się. No po prostu musi to wszystko być dobrze dociągnięte. I oczywiście ten stan rzeczy przychodzi, one nie będą 2 miesiące naciągnięte, ani 2 tygodnie też nie. To tylko w pierwsze dni jest takie odczuwalne. No i może wywoływać dyskomfort. Trzeci aspekt to materiał włosów. Włosy syntetyczne, szczególnie na początku, w pierwsze dni, nawet w pierwszy tydzień, one są sztywne, szorstkie, niewygodne. Nawet jeżeli będziecie mieć świetnej jakości materiał, z świetnej firmy, za dużo pieniędzy, to i tak one na początku będą szorstkie, a po czasie po prostu nabierają tej miękkości. Ja już moje warkoczyki będę dzisiaj ściągała, mam je już sporo czasu i one są mięciutkie. Ja mogę je przyłożyć do twarzy, mogą mi dotykać ciała, mnie to nie drażni, bo one są miękkie, one miękną po czasie, więc Wy musicie swojej fryzurze dać czas na to, żeby ona troszeczkę zmiękła. I to, że ona jest też tutaj sztywna i szorstka przy skórze na początku, to może po prostu dodatkowo drażnić. Natomiast to jest taki stan przejściowy i naprawdę nie warto panikować i denerwować się, bo to wszystko minie, tylko potrzeba na to czasu. W dzisiejszym filmie ja Wam przedstawię moje sposoby na irytujące swędzenie głowy. Co ja robię, co radzę robić też innym osobom przy swędzeniu. Dzisiaj przekażę Wam fajne sposoby na to, aby dać sobie troszkę ulgi w pierwsze dni przy noszeniu fryzur alternatywnych. Co zrobić w przypadku, gdy swędzi nas skóra głowy i bardzo, ale to bardzo mam ochotę się podrapać. I nie będę Wam mówić, nie, kategorycznie nie możecie się drapać. Wiadomo, tak by było najlepiej, ale wiem, że to jest bardzo trudne do zrobienia i skłamałabym Wam, że ja tak robię, dając Wam takie rady. Bo nie, ja również się drapię. Tylko co jest najważniejsze? Przede wszystkim, jak już musicie się podrapać, to nigdy do tego nie używamy paznokci, nie podrażniamy tej skóry, nie wydrapujemy jej mocno i pamiętajcie też o tym, że zawsze musimy mieć czyste dłonie, czyste ręce lub czysty przyrząd, na przykład masażer do skóry głowy, którym będziecie się masowali. Zawsze musicie go umyć lub zdezynfekować, żeby nie dotykać skóry głowy, która jest odsłonięta, jest delikatna, brudnymi rękoma, które przenoszą bakterie. Pamiętajcie o tym, to jest naprawdę bardzo ważny aspekt. Co od drapania jest lepsze? Słuchajcie, najlepsze, co możecie zrobić, to po prostu wykonywać regularny masaż skóry głowy. I ten masaż powinien być bardzo delikatny, czyli nie paznokcie, a opuszki palców. Przepraszam za brak moich paznokci, ale opuszki palców. Dotykamy do głowy i wyobraźcie sobie, jakbyście masowali malutkie dziecko, noworodka, takiego małego bobaska, delikatnie, który ma delikatną skórkę. Nie zrobilibyście mu tak po głowie, żeby coś mu się stało. I tak potraktujcie swoją skórę, czyli delikatnie masujemy. Natomiast co oprócz masażu? Masaż można wykonywać na sucho, ale najlepiej jest to robić na jakiś produkt, na wcierki, na coś, co nawilży. Wszelkie wcierki nawilżające, odżywcze, ze składnikami, które troszeczkę załagodzą to
swędzenie, na przykład z aloesem, z wyciągami roślinnymi. Pamiętajcie, żeby wcierka nie zawierała alkoholu denaturowego, tylko alkoholu po prostu takiego wysuszającego. Żeby wcierki miały substancje nawilżające, użyć gliceryna, mogą być jakieś olejki, coś, co Wam po prostu tej skóry nie podrażni dodatkowo, a wręcz przeciwnie, nawilży ją, sprawi, że ta skóra będzie odżywiona. Jak są olejki, to będzie taka powłoczka delikatna, która taką barierę stworzy. Tak jak i olejki na skórę, one stworzą taką barierę między skórą a światem, po prostu troszkę ją ochronią, tak? Więc takie produkty będą bardzo fajne właśnie do stosowania. I teraz, jeżeli chodzi o ten masaż, to Wy możecie go wykonywać dowolną ilość razy. Jeżeli naprawdę Was straszliwie swędzi, to możecie robić to 2, 3, 4, 5 razy dziennie. Co chwilę możecie nawet to robić, jeżeli Wam przynosi to ulgę i jeżeli czujecie, że ten masaż pomaga. Natomiast oprócz takich wcierek gotowych z drogerii, możecie użyć wcierki, którą zrobicie sobie sami. I to będzie w ogóle bardzo fajny, ekonomiczny sposób, bo możecie zrobić wcierki z ziół. Gotujecie sobie wodę destylowaną i dodajecie, parzycie, obojętnie jakie zioła. Możecie sobie dobrać oczywiście zioła do Waszej skóry. Ziół jest naprawdę mnóstwo, możecie kupić gotowe mieszanki ziołowe. Wybierzcie po prostu to, co u Was się sprawdzi, albo może jak macie jakiś problem ze skórą głowy, to dobrany do Waszego problemu. Natomiast zioła na pewno nie zaszkodzą, a mogą naprawdę fajnie zadziałać właśnie na swędzenie. Taką wcierkę przechowujecie sobie w lodówce, więc ona dodatkowo jest zimna. Jak ją będziecie aplikować, to naprawdę poczujecie ulgę. Ostatni sposób to już taki sposób ekstremalny, w sensie takie już niech to będzie taki sposób ostateczny, jeżeli to masowanie na Was nie działa, albo słabo działa i naprawdę już nie możecie sobie z tym poradzić. Jest to dla Was uciążliwe, denerwujecie się, to po prostu umyjcie swoją skórę głowy. Polecam, jeżeli macie możliwość, też użyć taki szampon z chłodzikiem. Są takie szampony na przykład z wyciągiem z mięty, które chłodzą skórę głowy, które dają wrażenie takiego zimna, że aż Wam tutaj zamraża wszystko. To naprawdę da fajne ukojenie i Wasza głowa troszkę odpocznie. Co więcej, takie umycie skóry głowy sprawi, że po prostu Wasza fryzura delikatnie się poluzuje. Włosy nie będą już tak napięte, troszkę też zmiękną po myciu, bo właśnie też po myciu one się robią miękkie, ale z czasem same też miękną. Natomiast to mycie to przyspieszy po prostu ten proces. Więc możecie właśnie sobie skórę umyć. Pamiętajcie, że zawsze szampon musi być zmieszany z wodą. Zawsze to robimy, żeby nigdzie Wam się nie osadził i nie podrażnił dodatkowo głowy. Jeżeli swędzenie wyszło Wam już w trakcie noszenia właśnie po myciu, to może dlatego, że nie mieliście dobrze rozmieszanego szamponu z wodą lub w ogóle go nie zmieszaliście. Także bardzo Was proszę, zwróćcie na to uwagę, myjemy zawsze taką pianką z wody i z szamponu, żeby po prostu ten szampon nie został gdzieś tam na Waszej skórze niewymyty, bo wtedy może skórę podrażniać. Także miejcie te aspekty na uwadze. To były moje sposoby, które zawsze mi się osobiście sprawdzają. Jeżeli Wy macie jakieś swoje sposoby na to, jak zadbać o tę skórę właśnie przy swędzeniu, może odkryliście mega patent na to, to też dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli nurtuje Was jeszcze coś związanego z warkoczami czy innymi fryzurami alternatywnymi, to bardzo Was proszę, dajcie znać w komentarzu. Ja nagram odpowiedni filmik i mam nadzieję, że Wam wszystko wyjaśnię. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, ma shake waniliowy i na warkoczowego warkoczki. Jeżeli macie do mnie jakieś osobiste pytanka, chcecie jakieś porady, to też możecie oczywiście do mnie tam pisać. Ja zawsze mam z Wami kontakt, odpisuję, nagrywam głosówki. Jestem tu dla Was, żeby Wam pomagać. Dobra, dziękuję Wam bardzo, kochani. Buziaki, do zobaczenia. Pa, pa!